dobrze, że rzeczywiście w tej sprawie u nas nie będzie żadnej dyscypliny i będziemy mogli decydować sami zgodnie z własnym sumieniem, podejściem do tych spraw osobistymi, może doświadczeniami. Ja powiem szczerze, że jeśli chodzi o swój pogląd, swoje podejście, to też przechodziłam pewną drogę. Niemniej jednak zawsze ochrona życia, w tej chwili pełna ochrona życia, gdyż no, dziecko nie jest winne temu, w jaki sposób doszło do jego powstania i nie powinno ponosić konsekwencji. Ma prawo dziedziczenia, tym większe prawo powinno mieć do życia. Czyli za ochroną życia, ale również ochroną życia matki. Więc jeśli miałoby to zagrażać w sposób istotny, medyczny życiu matki, no to życie matki też powinno być brane tu pod uwagę. W każdym innym przypadku aborcja byłaby nielegalna. Tak uważam. Tak, ja to czuję. Jest pani tak, za karaniem kobiet także? I lekarzy, i kobiet? Jestem przede wszystkim za tym, aby kobietom umożliwić urodzenie dziecka, przekazanie w innym rodzinom, jeśli nie są w stanie, czy nie chcą wychowywać tego dziecka, za pomocą skierowaną dla matki, przyszłej matki, niekoniecznie za karaniem. I tu od razu też warto powiedzieć o tym, że powinno powstawać więcej miejsc, gdzie takie samotne matki czy skrzywdzone kobiety miałyby możliwość opieki, pomocy, zamieszkania. Dziś z niepokojem obserwuję, jak jedno z niewielu takich miejsc, a chyba jedyne w Warszawie, wkrótce ma być likwidowane. To nie ten kierunek. To właśnie powinniśmy tworzyć takie miejsca, budować wsparcie dla kobiety, pomagać jej w urodzeniu dziecka, ewentualnym przekazaniu, a może niekoniecznie karać.